Siemka, Tomka, witam Was na kolejnym odcinku serii Od Zera do Olbinczyka. Dlatego, że będziemy dzisiaj omawiać kolejną rzecz z test serwera, która już wejdzie za... tak, dwa dni. Myśleliście, że już Wam odpuszczę z test serwerem? Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że mamy jeszcze całkiem... ciekawe rzeczy do omówienia. Mianowicie balans. Balans walki, który jest rozpisany na wiele... broni i ciuchów. Także już go przeczytałem, więc może tak pokrótce, żeby Was nie zanudzać. Zaczniemy od Arcane Staffów, bo są alfabetycznie pierwsze. Enigma Blade dostaje cooldown z 15 na 20 sekund, czyli zwiększony. I Frazzle, jest taki skill na W, dostaje koszt energii zmniejszony z 9 na 7%. Dalej, redukuje nam bonusową obronę zamiast przebijać. Bonusowa obrona zamiast przebijania pancerza, czy tam odporności. To działa na graczy i na moby. Czym to się różni? Dodatkowa obrona od odporności. No cóż. Sam do końca nie wiem, bo to jest takie zagmatwane. Podobno bonusowa obrona i rezisty, czyli odporności, to są obie statystyki, które zmniejszają otrzymany przez damage, ale działają niezależnie od siebie. Rozumiecie? Czyli chociażby potka odporności, czy jakaś pelerna martloku, i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy są, które zwiększają nam albo bonusową odporność, albo zwiększają nam, no, tak jakby pancerz, albo odporność magiczną. Nie? I są dwie statystyki, które powodują, że otrzymujemy mniej damage'a, tylko że one niezależnie od siebie działają i tutaj jest właśnie zmiana, że nie w jedną, a w drugą walimy, więc to jest takie zagmatwane, że ja bym się w to raczej nie zagłębiał. Jak ktoś chce to jaśnie wyjaśnić w komentarzach, to śmiało piszcie. Ja, no, w sumie to nie wiem, jak mam to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe, więc po prostu zamieniają z przebicia rezystancji, czyli odporności, na zredukowanie bonusowej obrony. Hura. Dobra. Straszna rzecz. Crossbow, czyli kusze. Mamy tutaj tak, na ciężkiej kuszy, na E, czyli na głównym skillu, cooldown zmniejszony o 3 sekundy, z 18 na 15, i czas stania po strzale jest zmniejszony z 0,7 do 0,4. Na łuku oblężniczym mamy cast time pół sekundy, czyli tylko pół sekundy będziemy się rozstawiać zamiast jednej, dwa razy krócej. Będziemy tylko 4 razy strzelać zamiast 5, ale obrażenia nam wzrosną i te podstawowe, i procentowe. Czyli prawdopodobnie damage pozostanie bardzo podobny, ale będziemy go robić w znacznie krótszym czasie. Zaoszczędzamy pół sekundy na rozstawieniu się i zaoszczędzamy tutaj, zobaczcie, robiliśmy tak. Channel time i teraz, a bo tutaj i nie jest napisane, co ile tick uderzy, tak? Tu jest cast time, że to jest czas rozstawienia się. I channel ticks 5 do 4. Trzeba będzie zobaczyć, czy w podobnym tempie to rzucamy. Ale na pewno tutaj zyskujemy pół sekundy i tutaj zyskujemy czas na jednym ticku. A damage będzie prawdopodobnie bardzo podobny. Co nawiązuje do zmian długiego łuku, gdzie już dawno temu, parę miesięcy temu zostało, no, można powiedzieć, wprowadzone duże ułatwienie, że ten damage z tego długiego łuku jest wsadzany w dwa razy krótszym czasie, ten sam damage. Więc, no właśnie, tutaj ten łuk oblężniczy został mocno z tyłu i widzicie, już do tego długiego łuku biegnie, żeby tak samo szybko wyrzucać ten damage z siebie. Dobra, jeśli chodzi o daggery, to demoniczny kieł
ma taką piękną statykę Resilience Penetration. Czy Resilience? Ojej. Chcecie dokładnie, jak to się wypowiada? Patrzcie. Pyk. Resilience. O. Resilience Penetration. I chodzi tutaj o to, że jeśli dużo gości atakuje jednego typa, no na przykład ZVZ macie i tank sobie biega, nie? I dużo osób go atakuje, to on za każdą tą osobę ma zwiększaną taką statystykę obrony. Że im więcej go bije, tym mniej otrzymuje obrażeń. Od każdej osoby z osobna. Ale jest taka statystyka, która powoduje przebicie tej dodatkowej odporności. Czyli komuś się nabija taka statystyka odporności dodatkowej za to, że dużo osób go bije, ale melaki mają właśnie taką statystykę, która przebija się przez tą obronę. Więc jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, co to oznacza do takiego Demonfanga, to oznacza tyle, że w walkach z ZVZ Small Scale jego damage został właśnie drastycznie zmniejszony. To tyle. Okej. Okay. Fire Staff. Omówimy sobie może wszystkie bronie i zajrzymy sobie do Albiona, także nie martwcie się, pokażę wam co i jak. Fire Staff, czyli tutaj chodzi o jednoręczny. Projectile Range, czyli zasięg tego pocisku z E, jest zwiększony o 4 metry. Channel Time, czyli czas ładowania tego, został zmniejszony prawie o połowę, no dokładnie o 40%. Mega na plus zmiany dwie. I damage minimalny i maksymalny został niezmieniony. Czyli tutaj mamy bardzo mocny buff. I no słuchajcie, czemu tak późno? Czemu tak późno? Naprawdę. A może w sumie coś jeszcze nie powiedziałem odnośnie tych poprzednich? No, tutaj na Arcanach raczej się spodziewałem, że coś takiego będzie, szczególnie z tym Enigma Blade'em. A jeśli chodzi o kuszę, no to ciężka kusza dość długo już taka była na boku, więc tutaj próba wskrzeszenia jej, żeby do mety wróciła. Jeśli chodzi o tego Siege Bowa, czyli łukobężniczy, no to tak jak powiedziałem, no potrzebował przynajmniej równać się z longbowem w tym momencie, czyli długim łukiem. Dobra, jeśli chodzi o mroźne, no to permafrost, czyli ten kostur wiecznej zmarzliny chyba, ma po prostu wielkiego buffa. Od teraz nie można odbić tego damage'a. Czyli jak rzucacie E i ktoś na przykład rzuci sobie, to jest, o kurczę, demoniczna. Wiecie, ta zbrojka, co odbija obrażenia. Chyba muszę zajrzeć do Albiona, żeby się sposiłkować. Jak to się nazywało? To było w ciężkich i to była ta. Tak, Demon Armor. Ta zbrojka odbija obrażenia obszarowo z wszystkich sojuszników, którzy stoją w waszym zasięgu. No właśnie. Teraz mogliście mieć taką przykrą sytuację, że rzuciliście permafrosta i akurat w zerga tam trafiliście ładnie, a ktoś z nich odpalił właśnie tą zbrojkę na odbicie i się wysadziliście. Więc teraz już tego nie będzie. Dalej. Great Naturka dostaje wielkie nerfy. Tutaj może zacznijmy od W. W na rewitalizację. Teraz będzie miał koszt energii przy rozpoczęciu. No właśnie, miał 0, a teraz ma bazowo 20. I każdy tick, no, zmniejszony koszt. Więc, suma summarum, całość kosztu many pozostaje taka sama. Ale jeśli ktoś nam przerwie, no wiecie, zaczynamy, pyk, leczymy się, ktoś nam przerywa, no to będziemy tracić dużo many. Naprawdę dużo many. Więc to jest ogromny nerf na W i tak naprawdę jest wprowadzony już drugi raz. Zostało to wprowadzone, zostało wycofane i zostało ponownie wprowadzone teraz. Znaczy, za dwa dni będzie. A na Great Naturkę jest no po prostu gigantyczny nerf. Oj, gigantyczny. Zobaczcie to. Teraz leczymy się tylko po otrzymaniu bezpośredniego damage'a. Dotki nas nie leczą, czyli co mamy na myśli mówiąc dotki? Może kapuzę maga? Na przykład. Trucie na kół na łukach.
krwawienie na toporach, badon na E, kers na swoich stakach sku. Wiecie, ile jest rzeczy, które bazuje w tym momencie na trutkach? Czy ogólnie rozumianych jako doty, wszystkich damage'ach dotowych, czyli damage over time, czyli wszystko, co bije nas w czasie. Na takiego badona, na turka, nie miała po prostu szans przegrać. Tak, nie miała szans przegrać, dlatego że po prostu badon ma podstawowo cooldown 30 sekund na E, a na turka ma 15. I co lepsze, żeby rzucić E, nie trzeba w ogóle nic skastować, więc badon nawet nie może przerwać tego kastu. Dostajecie badona na łeb, używacie E na naturce i się leczycie. Tak to działa teraz. Po tym patchu już tak nie będzie. Więc spotkacie naturkę badonem i to wy ją będziecie miażdżyć. Bo wystarczy, że sobie ustawicie na kół odepchnięcie, na czapce trucie i rzucacie mu po prostu trutkę, w sensie trutkę i dotę z E. Jak chce się leczyć z W, to go odpychacie. Jak chce się leczyć w waszych piorunach, to mu przerywacie, bo kasty się przerywają, się nie wyleczy. Łatwa gierka. Dobra, to by było odnośnie naturek, a teraz przejdźmy do mieczy, które 9% zamiast 12%. Movement speed increase. Czyli na każdy stack na kół na mieczach będziecie otrzymywać teraz o 3% mniej prędkości biegania. Niesamowity nerf. Czyli w sumie 9% na 3 stakach. Dalej. Iron Will. O, i tutaj jest ogromny buff. Nie może być spurge'owany. Takimi efektami jak Cripple. Czyli takie W na włóczni, które kradnie wam speeda. Zaraz sobie o tym powiemy. Czyli teraz nie może być w żaden sposób spurge'owany Iron Will. Chociaż, czekajcie, przecież od samego początku było napisane, że Iron Will'a nie da się spurge'ować. No bo nie da się spurge'ować, da się go ukraść. Tak jakby. Zaraz do tego przejdziemy, bo już nam się kończą bronie. To akurat będę mógł wam pokazać w grze. Na E, na pałaszu, na Broadswordzie. Cast time. Znaczy cast range. Z 10 metrów na 8, duży nerw, i przyczepiamy się do chłopa nie na metr, a na 3 metry, czyli duży nerw. I rękawiczki. Teraz rękawiczki mają na drugim chyba W, chyba na drugim, mają coś takiego, że odpychamy wrogów i oni lecą w przypadkowe miejsce. A teraz będzie tak, że będą wszyscy lecieli w jednym kierunku i... No nie, pomyślicie, nie? Devsi to wprowadzili po tylu miesiącach, no tak ciężko było się domyśleć. Dobra, przejdźmy do gry, bo chcę wam coś tutaj pokazać. Mianowicie wszystko, co przed chwilą powiedzieliśmy. Na Enigma Blade, czyli pierwszym W, mamy po prostu zwiększony cooldown na 20 sekund po drugim użyciu, a było 15 podobno. Jeśli chodzi o ten Frazzle, czyli jakoś tak to się czyta, to mamy po prostu działanie praktycznie identyczne jak było. Także ja w sumie to nie wiem, czy to jakoś super wpłynie. Po prostu zamiast penetracji i odporności, to zmniejszamy obronę. Także... Chociaż kurczę, czy taka zmiana nie była już wprowadzana? No dobra. Dalej mieliśmy kontynuować, także mamy tutaj kuszę. I kusza ciężka... Ups. Kusza ciężka ma teraz zmienione na E, że nie będziemy tak długo stać po strzale i mamy tutaj te 15 sekund, tak jak powiedziałem, a nie 18. A, to dość szybko. Dobra, to by było tamto E, a teraz mamy E na Siege Bole. Jak sami widzicie, jest tutaj zwiększony już ten damage do 2,5%, ten Any players will take 2,5% of the max health as true damage. Czyli tak, mieliśmy wcześniej 5 razy po 2%, a teraz mamy 4 razy po 2,5%, więc tutaj pozostaje dokładnie to samo. I teraz co sekundę uderzamy. No to wygląda tak. Bardzo szybko się rozstawiamy.
i po prostu jeden raz mniej strzelamy. Widzę, że czas między tymi tikami, tymi kolejnymi uderzeniami jest dosłownie taki sam jak był, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Dalej, Demon Fang, czyli ten demoniczny kieł. No cóż, ta statystyka jest tutaj. Z 75 na 50% te przebicie tej specjalnej odporności. Także duży nerw. Jeśli chodzi o E na Fajerze, no to... No kurde, no jest różnica, nie? No jest kurde różnica. Zobaczcie, jak teraz szybko się to kastuje. No i na jaki zasięg leci? 24 metry? No całkiem spoko. No i oczywiście... No oczywiście możemy tym celować. Jak sami widzicie. Dalej możemy lekko tym obracać, także to spoko. I w tym momencie ten kostur staje się z powrotem użyteczny. Naprawdę, ten kostur z powrotem staje się użyteczny. Bo tak długi czas ładowania tej umiejętności był, że dało się bardzo łatwo uniknąć, jeśli się tego chciało. Okej. Na froście, no to po prostu na tym kosturze wiecznej zmarzliny, permafroście, mamy E, którego się już nie da odbić. Tutaj mamy The damage can be reflected. Czyli w sumie spoko, nie? Na turki, na W, na rewitalizację, no to teraz mamy koszt many nałożony i on jest całkiem sporawy. Zobaczcie, na tej K84 to mamy 130. Zobaczcie, ile many to pożarło. A teraz jak do końca dociągniemy ten, no ten channel po prostu, no to przywraca nam całą manę z powrotem, jak widzicie sami. Więc jeśli użyjecie całego, okej. Ale jeśli wam ktoś przerwie, no to już nie okej. Tutaj jeśli chodzi o tą osłonkę, to tutaj tego nie napisali? Czekajcie. Whenever the target receives... A, jest direct damage. Tak. Nie napisali, że z dotek się nie leczy, tylko napisali, że z bezpośredniego damage'a się leczy. Czyli teraz, jeśli ktoś nam nałoży chociażby taką turtkę, jak mam na głowie, czy chociażby taką, no to wtedy już się nie leczymy. Nie, dostajemy po prostu czyste obrażenia. Siema. No, oczywiście zwiększa to nam odporności, ale nie leczy nas za każde obrażenie. Okej, to by było tutaj tyle. Miecz do ręki. Co ten miecz? Miecz ma teraz napisane, że... Okej, zwiększa nam dalej attack speed o 12%, ale movement speed już tylko o 9%. No, słuchajcie. Duży nerw. No, duży nerw na miecze, widzicie? 9%. Tracimy na tych trzech stakach. 9% to jest całkiem sporawa, uwierzcie mi, zauważycie. I jeśli chodzi o W, no to teraz już się nie da go sperdżować takimi rzeczami. A zobaczcie. Daje odporność na perdże. I to w ogóle jest śmieszne dla mnie, że w ogóle w jakikolwiek sposób można było to ściągnąć. Bo można było chociażby na włóczniach jest takie W, które powoduje, że ściągamy z przeciwnika wszystkie buffy na speeda. I sami otrzymujemy speeda do bonusowego i damage. Okej. Tylko beka. I to niesamowita. Dlatego, że przecież tu jest napisane, że tego się nie da w żaden sposób sperdżować. A jednak dało się włóczniom. Więc nie wiem, czy to było zamierzone, ale gra mocno wprowadzała w błąd. Jeśli byliście nastawieni na to, że się nie da was sperdżować, a jednak się dało, no to... Przy pierwszym spotkaniu z włócznią, jakąkolwiek, która wam coś takiego zrobiła, byliście pewnie mocno zniesmaczeni. Także tak to wygląda tutaj. Że teraz jest już w ogóle kompletnie odporny na perża, więc na Iron Willa, czyli żelazną wolę, no to jest niesamowity buff. W stosunku, znaczy w walce po prostu przeciwko włóczniom. Także tutaj już to wam nie pomoże. Okej. Okay. Jeśli chodzi o rękawiczki, no to jest taki skill, który robi coś takiego. I ten skill zadaje jakiegoś damage'a i odpycha przeciwników na całkiem sporą odległość, ale teraz będzie odpychał wszystkich w jednym kierunku, bo jak sami widzicie, ta umiejętność to stożek.
tak to się uderza, ale ta umiejętność bije w stożku. Widzicie to? I przez to przeciwnicy byli po prostu rozrzucani po tym stożku w różne kierunki. Teraz mają podobno wszyscy w jednym, bo też jest teraz taka strzałeczka pokazująca, w którym kierunku odrzucimy tych przeciwników. Co my tutaj mamy? Hełmy. Zobaczcie. Mana regeneracja. Teraz z 9 na 4 sekundy, ale tiki są dwa razy szybciej. No coś pięknego. Dalej mamy skórzane hełmy. Ale chodzi tutaj o kaptur najemnika. Teraz krzyk będzie tylko na nim i cooldown zmniejszony z 30 do 20 sekund. A cleanse zamienia się z tym krzykiem i trafia na wszystkie właśnie kaptury. Więc może zerknijmy sobie do gry. Patrzcie, jak szybko przywracam sobie manę. Pik, 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 pik. Coś pięknego, nie? Teraz cleanse jest tutaj. Zamienił się z tym skillem na z tym krzykiem po prostu. Oczywiście na tej czapce, bo na innych tutaj będzie co innego. 20 sekund na krzyk. Zadanie niewielkiego damage'a, slow. Oczywiście poruszanie się i zmniejszenie attack speedu. I przerwanie skilli. Super sprawa. Ale jest tylko dostępny na tej jednej czapce. A tutaj cleanse powoduje, że no one-shoty dostają po dupie, bo no cóż, więcej ludzi będzie po prostu nosiło czapkę anti one-shot, bo będzie miało po prostu taką możliwość, żeby zmienić sobie tego skilla, nie? Także kolejny krok na pokonanie one-shotów chyba w Hellgate'ach i Corruptedach. Jeśli chodzi o armory, czyli zbrojki, mamy coś takiego, że nasz Stalker Jacket, czyli kurtka prześladowcy, ma cooldown zmniejszony z 45 na 30 sekund i damage troszkę zbuffowany. Czyli mamy ją, zobaczcie, o 1/3 czas odnowienia skrócony i jeszcze większy damage. Niesamowity buff na kurtkę, niesamowity. Także wiecie, o którą kurtkę chodzi? O tą, co mam w plecaku, nie? Piorunki będą teraz co 30 sekund, a nie co 45 i będą biły więcej. Więc tutaj raczej nie ma co więcej mówić. Jeśli chodzi o buty, no to słuchajcie, usunięto niewidkę z butów najemnika i dodano nowy skill, który oczyszcza nas z efektów kontroli tłumu i tak dalej. Możemy go użyć mając silensa czy stuna i ma cooldown tylko 25 sekund i zasięg 12. Czyli jak my sobie przejdziemy do gry, mamy takie butki, o takie. I tutaj jest ten nowy skill, który powoduje, że jak dostaniemy, znaczy jak dostaniemy, możemy po prostu tego użyć kiedy chcemy. Ale w momencie, kiedy zaczynamy ten skok, my oczyszczamy się z wszystkich efektów negatywnych. Oczywiście dotki to nie jest efekt negatywny, tylko damage over time, więc tego się nie oczyścicie. Ale takie rzeczy jak root, silence, stun, wszystkiego możecie tymi butami wyjść, więc zobaczcie. Można mieć teraz 3 cleansy na przykład. Super, nie? W sumie to 4, bo można mieć pelerynę fortu, można mieć czapkę na cleanse, można mieć buty na cleanse, można mieć broń na cleanse, tutaj jest cleanse na przykład. I czy na jakiejś klacie jest cleanse? Chyba nie. Beka, co? Ale po co komu tyle cleanse uważ? Dobra, no oczywiście po polsku oczyszczenie. Dalej, co my tutaj mamy? Diminishing returns. Teraz knocking enemies into the air is now affected by diminishing returns. Czyli po prostu, jeśli podrzucamy kogoś, no to teraz będzie dostawał taką statystykę związaną z tym i potem... Tutaj mamy jeszcze te przeliczniki, no. Po prostu się zmieniły. Jakby to wam powiedzieć, jak ktoś dostaje dużo stunów, to zaczyna mu się naliczać taki buff odporności na stuny i te stuny trwają coraz krócej, jak szybko walimy. Tak samo jest z tutaj podrzuceniami. Jak walimy dużo podrzuceń, no to będzie coraz mniej w tym powietrzu i faktor tego, czyli wzmocnienie tych odporności, został zwiększony prawie 4-krotnie. Aj. I czas pomiędzy tymi podrzuceniami, żeby zresetować tą statystykę, no spada z 15 do 10 sekund, także o tyle dobrze.
Więc po prostu takiego bursta będzie można mniejszego zrobić, ale na dłuższą metę w długich walkach to nie wpłynie w żaden sposób. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, no to tutaj już niewiele zostało, ale bardzo mi się to podoba. Po wejściu na podłogę w dungeonie, no jakieś piętro po prostu, mamy cooldown 15-sekundowy w tym momencie na użycie skilli, a zostanie zmniejszony do 7 i daje to bardzo dużo możliwości. Sami zobaczycie zresztą, jak pogracie, jak ktoś wam wejdzie do dungeona, no to słuchajcie, czas leci. Zanim wy się ogarniecie, to już będzie miał 5 sekund do skilli. Halo, halo. A tutaj już razy pukają, nie? Więc to jest z jednej strony fajne dla tych, którzy atakują albo uciekają, a dla tych, którzy, wiecie, chcą sobie chociażby zrobić taką solweczkę i ktoś chce inwejdować, no to już nie fajnie, że będzie miał tak szybko skille. Dobra. Tutaj z takich rzeczy, które są backowe, to usunięto coś takiego, że jak używacie obszarowego ataku, a ktoś jest na niewidzce tej z kaplicy, to nakładacie sobie outlawa. Jejku, jejku, ile czasu zajęło wam ogarnięcie tego? Naprawdę, masakra, że dopiero teraz, to po tak długim czasie, wiecie ile ja ludziom outlawów nałożyłem, przejeżdżając sobie specjalnie przez nich? Nie. No. Ach. Jeszcze tutaj było coś takiego ciekawego, mianowicie where refining large numbers of lower level resources could being filling higher specialization nodes that were not yet unlocked. Czyli przetwarzając bardzo dużą liczbę low tierowych surowców, mogliśmy uzupełniać sobie specjalizację nie tego tieru. Czemu? Naprawdę czemu? Wyższych tierów, które nie zostały jeszcze odblokowane. Okej. Okay. Beka, co? I tutaj na przykład na Arkanie, na tym W, który pokazywaliśmy, na tym pierwszym W, mogliśmy mieć coś takiego, że nie mogliśmy użyć ponownie tej umiejętności, żeby się po prostu teleportować, po tym jak tą umiejętność po prostu zabiliśmy. Tak. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku. No ja wiem, że statystyki są czasem nudne, ale myślę, że jeśli napaliście się, żeby czymś grać po tym jak wyjdzie update, to warto sobie przejrzeć, co dostanie takiego kopniaka w dupę, takiego totalnego nerfa. Bo na przykład naturka, wielka naturka, oła, no tutaj jest po prostu zrównanie z ziemią. Dosłownie, zrównanie z ziemią jest tej broni. Także chwała poległej naturce, bawiłem się dobrze. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu. Wpadnijcie.